Kilkaset osób wzięło w piątek 11 listopada udział w 11. Młodzieżowym Marszu Niepodległości w Suwałkach. Młodzi ludzie po raz kolejny przeszli ulicami miasta, aby zamanifestować swój patriotyzm. Marsz poprzedzony był mszą świętą w intencji ojczyzny oraz suwalskiej młodzieży w konkatedrze świętego Aleksandra w Suwałkach. Młodzież wyruszyła spod Dębu Wolności w Parku Konstytucji 3 maja, gdzie zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia oraz złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu komunalnym. W czasie przemarszu towarzyszyły im słowa pieśni patriotycznych. Taki marsz to uczczenie historii i podkreślenie naszego patriotyzmu, mówił jeden z uczestników. Przede wszystkim zdecydowałem się przyjść na ten marsz ze względu na to, żeby podkreślić swój patriotyzm. Tylko co to oznacza? Dla mnie przede wszystkim podkreślenie swojego patriotyzmu oznacza takie zjednoczenie z ojczyzną. Zjednoczenie nie tylko z ojczyzną, ale też z mieszkańcami Polski, wszystkimi mieszkańcami. Przede wszystkim życie w zgodzie z Polską i ukazywanie jej piękna. Młodzież, troszeczkę jeszcze może młodsi, są zainteresowani Polską, jej historią. Młodzież polska jest młodzieżą patriotyczną, dlatego że poświęca swój wolny czas, ten wolny czas, gdzie równie dobrze mogliby balować, poświęcają nam mszę świętą, poświęcają nam marsz, ukazując tym, że naprawdę interesują się tym, co dzieje się w ojczyźnie.